Paweł, a propos zakłamania. Gadaliśmy przez telefon parę dni temu. Tak. Posłuchajcie, proszę człowieka, którego trochę nazywam kolegą od 30 lat, wyślij mi wizytówkę tej dziewczyny z kina Świat. On mówi, nie wiem, k***a, jak to się robi. Tak, bo nie wiem. To mówię, wyślij mi maila. Nie, nie. Nie mam maila. Kuba, przede wszystkim cię zapytałem... Wyjdź z jaskini. Zapytałem, czy masz ołóweczek i kartkę. W samochodzie? Tak, ja mam. W Bentleyu? Ja mam. A ty masz krzesiwo do krzesania ognia? Zapalniczkę. Jezu, ty palisz samochód? Nie, nie. To po nie. co ci zapalniczka? No bo jest. Kupiłeś auto z zapalniczką? Wiesz co, ja z autami to w ogóle mam kłopot, bo jak mnie pytają na przykład, jakim jeżdżę autem, to ja mówię białym. Albo... No tak. Znaczy osiągnąłem ale dno... Ale biały GTI czy turbo? Osiągnąłem dno... Tak. Jak jechałem autem i widziałem, że tam już ta lampka tak pim, 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 że trzeba dotankować. No i jadę i stoję przed tymi dystrybutorami. Telefon do pana z salonu. Diesel czy benzyna? Benzyna, panie Pawle. Ja, dziękuję. I dopiero to wtedy. Ile ty tam masz w zbiorniku? Parę tysięcy litrów? Nie, ja po prostu nie zwracam na to uwagi. Kupiłeś samochód nie wiedząc, że to jest diesel? Tak. Paweł, jesteś dziwny. Naprawdę. Ale możemy porozmawiać o cygarach, o winach. Nic nie wiesz na ten temat. Ja już widzę te twoje oczy i ty nic na ten temat nie wiesz. Paweł, oczywiście o kinie możemy pogadać. O kinie pogadamy. Tak, ale kino ty masz wyuczone. Ty nie masz... Ty nie masz Paweł, dobra, skończmy. Czy ja coś w życiu umiem robić dobrze? Ustalmy. Jesteś szybki. Jestem szybki. Coś więcej? Prawie jak ja. To bardzo. Czy ja coś jeszcze mam, jakąś jedną pozytywną cechę? I jedną malutką? Ja myślę, że generalnie jesteś dobrym człowiekiem. Jestem. Dużo. To jest bardzo dużo. Bardzo szybki, dobry człowiek. W swoich oczach zobaczyłem więcej ciepła.